Mało wody, zalew Rutka. Czysta woda źródlana? Umoczona? Tak. Nie mam zaszlepki, to nie zamoczę w wodzie. Nie, muszę wyciągać. Takie silne źródło. Wywala wodę dziesiątkami litrów. Patrz, tu. I tu do wiatra wpada zaraz. A to wiesz, nie tylko stąd. Tu ze zbocza też jeszcze woda wychodzi. Tak, tu też podmywa. Tylko nie widać, bo jest zarośnięte. Jazda z przeszkodami. No dwa razy, chciałem to na raz robić. Na raz wszystko do patelni wrzuciła, co i mówi, trochę za mała ta patelnia. Kupić kościuszki. Dobra, jest, poprawiłem się.
końcu zasłużony odpoczynek. Będziemy dzisiaj się lenić już cały czas w wodzie. Opalać, jak murzyni wyjedziemy. Jestem rekinem. Lecę na ofiarę. Lecimy na czarny staw, tam wieża widokowa. Potem czarny staw na świerszczu, może kawałek dalej, zobaczymy ile świerszcz ma wody. Powinien mieć, coś mało jest wody w stawie. I lecimy dalej. Urlop się nie kończy. Ale tu woda jest. Tak, przyjechał. Mikser przyjechał. Zaraz tu się zrobi bardziej tłoczne i przyjechał przewodnik prawdziwy, roztoczański. Dużo wody. Jest woda. Jest. Się przelewa, tam jest śluza. A wiecie dlaczego jest czarny? Czy nie wiecie dlaczego jest czarny? Dlatego, że tu jest podłoże torfowe. Muł po prostu, dlatego jest taki czarny kolor wody. Przejmuję pałę. Tam macie Puszczę Solską. To wszystko. W ogóle tutaj ten teren to też Stalowa Wola jest tam. Sochy. Tam jest maszt GSM. Bukowa Góra jest tamtą stronę. Przestoczy Roztoczański Park Narodowy. Józefów jest tutaj. Za tym wałem mamy drogę na Bądysz, na Krasnobród, a my jedziemy w tamtą stronę, tam dalej.